No dzień dobry. Dzisiaj tak bardziej z wody, zamiast z lasu. W ten sposób. Piątek, piąteczek, piątunio, a my się znowu... Zaraz przyjdę. Korzystamy z ostatniego dnia pięknej pogody, bo może lato już nie wróci. A może jeszcze wróci. Ponoć od soboty zapowiadane jest oziębienie, także zobaczymy. No, ale to jest fajna plaża. Fajnie jest, fajnie jest. A co w dzisiejszym wideo? W dzisiejszym wideo w sumie z lasu, bo zobaczcie, tutaj też jest las. Chodź Maksiu, idzie ze mną? Chodź. Tutaj też mamy las. Pokaż się. Chodź. Chciałem prosić kwestię taką. Kwestię płacenia za czyjąś wiedzę, za czyjąś wartość. I nie chodzi mi o płacenie w pieniądzach, w gotówce, czy tam w kryptowalutach, ale chodzi mi o płacenie wdzięcznością. No i teraz pytanie, w jakiej formie, jak można wyrazić taką wdzięczność, jak można podziękować komuś, autorowi, twórcy za to, co robi. W każdym narzędziu social media, czy to jest Facebook, czy to jest Twitter, czy to jest YouTube, czy jeszcze jakieś inne narzędzie, są takie przyciski, są serduszka, są lajki, są kciuki w górę, są kciuki też w dół, są reakcje, jest możliwość komentowania, jest możliwość udostępniania. I to jest właśnie narzędzie, dzięki którym Ty możesz podziękować. Jeżeli coś się podoba, jeżeli coś daje Ci jakąś wartość, czy to jest wideo, czy to jest post, czy to jest tekst, czy cokolwiek innego. Jakikolwiek inny materiał. Skąd ty masz tych lajków na Instagramie? Jest dupa, są lajki. I warto tego używać, bo w ten sposób właśnie ty możesz zapłacić, w cudzysłowie, autorowi za dany materiał. Za to, co zrobił, jeżeli ci się to podoba. Jeżeli to w ogóle pomaga ci w czymś, bo wiele jest ludzi, którzy korzystają z tego typu pomocy, z filmików, czy z postów. I zobaczcie, ludzie potrafią z tego korzystać, tak? Biorą wartość, biorą, bo uczą się na przykład na takich filmikach, czy to marketingu, czy powiedzmy obróbki zdjęć na przykład na YouTubie, ale nie są w stanie podziękować autorowi za materiał, tak? Wykorzystają to dla siebie, nauczą się czegoś, zastosują tą wiedzę, bardzo często też skopiują dany materiał, powiedzmy, jeżeli jest jakiś tekst, post, czy nawet zdjęcie, skopiują to na swoją tablicę, wykorzystają na własny sposób, ale nie podziękują autorowi, nie wyrażą nawet głupiego, można powiedzieć, lajka, nie klikną, tylko dlatego, no właśnie, dlaczego? Dlatego, żeby nie płacić. Mimo, że to nic nie kosztuje, wejdziemy sobie do lasu, żeby nie było, że to jest wideo tylko z plaży, wejdziemy sobie do lasu. Bo to nic nie kosztuje, ty klikając w tego lajka tak naprawdę nic nie zapłacisz. Autorowi pomożesz, jak najbardziej pomożesz, ponieważ w ten sposób poszerzysz zasięg jego. Ta treść dotrze do większej ilości osób, ale jest całe mnóstwo ludzi, którzy nie podziękują w ten sposób, nie użyją tych reakcji, tylko dlatego, byle autorowi nie pomóc, byle mu nie poszerzyć tego zasięgu. Bo po co ja będę pomagał? Niech sobie sam płaci za reklamy na przykład na Facebooku, tak? Takie typowe właśnie polskie myślenie, taka mentalność ludzi chytrych, wrednych, biednych, którzy wezmą coś, wykorzystają, ale nie podziękują, nie zapłacą. Wezmą to za darmo, bo boli ich to, że w ten sposób mogą autorowi podbić zasięgi na przykład. No jest to wstrętne, jest to wredne, jest to chamskie, ale na ludzką głupotę nie ma rady. Dlatego ja z swojej strony tylko apeluję do ludzi inteligentnych, którzy mają coś tam pod tą kopułą, żeby zaczęli korzystać z tego. Jeżeli coś Ci naprawdę przynosi wartość, jeżeli coś Ci się podoba, jeżeli coś Ci się przydaje, to zwyczajnie w świecie kliknij lajka, skomentuj, napisz zwykłe dziękuję lub udostępnij, bo jeżeli udostępnisz taki materiał, to
być może ktoś inny na tym skorzysta, być może niekoniecznie dla Ciebie to będzie na tyle wartościowe, ale ktoś inny trafi na ten materiał, bo jeżeli Ty coś udostępniasz, jeżeli Ty coś lajkujesz, to pojawia się to na Twojej tablicy i widzą to wówczas inni Twoi znajomi. I Ty możesz pomóc w ten sposób nie tylko autorowi, ale możesz pomóc komuś innemu, docierając na przykład tym materiałem gdzieś dalej, gdzie komuś się to naprawdę przyda. I po to się to robi, po to się to robi. Ale nie, ale ludzie wolą w drugą stronę. Jeżeli coś im się nie podoba, to tutaj już odwagi jest więcej i tutaj potrafimy dać dislajka, dać łapkę w dół, napisać hejterski komentarz, zgłosić, tak, jakiś film, bo mi się nie podoba, żeby usunęli autorowi. No niestety, no, taka mentalność, taka jest mentalność wielu ludzi, ale to nie tylko w social mediach, bo zauważcie, że jeżeli na przykład idziemy do dobrej restauracji, jeżeli kupujemy coś fajnego, jeżeli w tej restauracji nam smakowało, jeżeli kupiliśmy coś naprawdę fajnego, co nam się podoba, to rzadko kiedy się pochwalimy, no chyba, że coś jest naprawdę takiego mega. Rakieta. Rakieta. Gra się ma się. Ale jeżeli w tej restauracji znajdziemy muchę w talerzu, albo zwyczajnie nam nie smakowało, albo kupiliśmy coś uszkodzonego, to zauważcie, ile jest takich komentarzy, ile ludzi wówczas hejtuje, tak? Donosi. Nie kupujcie tam, bo ja kupiłem i było zepsute. Nie idźcie do tej restauracji, bo mi nie smakowało. Ale może mi to smakuje. Jesteśmy nauczeni takiej roszczeniowości. Jesteśmy narodem roszczeniowym, gdzie patrzymy tylko, byle nam było dobrze, byle byśmy tylko my byli zadowoleni. Ale jeżeli nam się coś nie podoba, to krzyczymy wtedy głośno. No, cóż zrobić? Taka ludzka wredna natura. Także taki krótki apel z mojej strony. Jeżeli zwyczajnie coś Ci się podoba, coś daje Ci wartość, coś Ci się przydaje, daj lajka, skomentuj, udostępnij, bo nic Cię to nie kosztuje, pamiętaj, a w ten sposób pomagasz autorowi, możesz komuś jeszcze pomóc. Chociaż wiem, że wielu ludzi nie robi tego z bardzo prostego względu, bo nie. I chuj. Albo nie robi tego z zazdrości, tak? Bo jemu idzie lepiej, ten biznes na przykład, a mi gorzej idzie, no to nie będę lajkował. Gdzieś to sobie użyję, wykorzystam, ale nie będę. A po co? Jeszcze dam dislajka, albo jeszcze pohejtuję. No cóż, na ludzką głupotę, na ludzkie chamstwo nie ma rady. Tyle, moi drodzy, ja wracam sobie, popłyskamy się jeszcze dzieckiem pod tymi prysznicami, póki ciepło, póki fajnie. Piasku też się bardzo, bardzo fajnie chodzi. Jeżeli Ci się wideo podoba, jak najbardziej możesz podziękować w formie, o której mówiłem. Możesz udostępnić, możesz skomentować. A jeżeli Ci się nie podoba, też możesz napisać śmiało, możesz napisać, co Ci się nie podoba i dlaczego. Dobra, tyle. Fajnego dnia i dobrych przemyśleń. Dobrych przemyśleń.